Witam Państwa, dzień dobry, szczęść Boże. Oczywiście, jak zwykle, witam bardzo serdecznie, bardzo wiosennie, no oczywiście bardzo wielkopostnie i także, kochani, no w atmosferze tej dramatycznej wojny na Ukrainie, co boli nas, naprawdę boli nas wszystkich, ich Ukraińców, ale także nas, Polaków, właśnie sąsiadów, co przeżywamy też bardzo mocno. Modlimy się do Chrystusa, Księcia Pokoju, właśnie o ten pokój nie tylko w naszych sercach, nie tylko w naszym życiu osobistym, ale właśnie ten pokój we współczesnym świecie i pokój na Ukrainie. Poza tym, kochani, jesteśmy już na początku nowego miesiąca, miesiąca kwietnia, czwartego etapu roku pańskiego 2022. Dzisiaj jest trzeci dzień tegoż miesiąca. Dzisiaj obchodzę imieniny Panie Ryszardy i Panowie Ryszardowie. Składam najlepsze życzenia. Kłaniam się bardzo nisko oczywiście, jak zwykle, i też bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Jesteśmy też, warto tak zauważyć, już w atmosferze endemicznej. Odeszliśmy od pandemii, więc nie musimy nosić maseczek, nie musimy już tak bardzo mocno przejmować się właśnie tą pandemią, tym koronawirusem, ale nie znaczy to, że jesteśmy, proszę Państwa, od tego wolni. Wciąż musimy czuwać i pamiętajmy to przysłowie: strzeżonego Pan Bóg strzeże, strzeżon, jak to podkreślam, także. Dlatego też, chociaż już nie ma obowiązku maseczek, ale właśnie te przepisy higieniczne, to mycie rąk i oczywiście to przestrzeganie tego, co powoduje, że jesteśmy bardziej bezpieczni, to nas obowiązuje, to nas naprawdę bardzo mocno obowiązuje. Kochani, proszę zauważyć, że jesteśmy, kochani, na początku, jak powiedziałem, nowego miesiąca, ale już pod koniec Wielkiego Postu. Dokładnie od dzisiaj, za dwa tygodnie, będziemy mieli już święta wielkanocne. Jeszcze pozostała ta dzisiejsza niedziela, piąta niedziela Wielkiego Postu, potem jeszcze szósta niedziela, tak zwana Niedziela Palmowa, Niedziela Męki Pańskiej, a potem święta wielkanocne, święta Zmartwychwstania naszego Pana, najważniejsze święta w roku kościelnym, o których powiedział święty Paweł: gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, nasza wiara, nasze nauczanie, nasz trud, to wszystko byłoby daremne. Dzisiejsza niedziela jest to niedziela, jak powiedziałem, piąta, i ona ma troszeczkę w sobie takiego właśnie szczegółu, a mianowicie, że jest taki zwyczaj w Kościele, że możemy od dzisiaj do Wielkiego Piątku zasłaniać krzyże. I proszę Państwa, ale pewno Państwo widzą, bardzo proszę, Panie Redaktorze, ukazać bardziej. Ten krzyż właśnie, on jest zasłonięty takim materiałem fioletowym i właśnie to świadczy o czym? No to świadczy o tym, że coraz bardziej wnikamy w tajemnicę krzyża, że tajemnica cierpienia staje się nam coraz bardziej blisko i to zbawienie także staje się nam coraz bardziej blisko. To właśnie zasłonięcie krzyża, to zasłonięcie tej tajemnicy, czyli tajemnicy krzyża, na którym dokonało się zbawienie nasze, zbawienie świata. Dlatego właśnie niech też właśnie ten zasłonięty krzyż będzie czymś, co bardziej nas prowadzi w tajemnicę Wielkiego Postu. Kochani, jak powiedziałem, właśnie jesteśmy w piątej niedzieli Wielkiego Postu. Warto więc zauważyć, że już ta dzisiejsza piąta niedziela ma w sobie pewnego rodzaju takie podsumowanie, więc może rzućmy okiem troszeczkę do tyłu, zróbmy taką retrospekcję, to często robię, tutaj jeszcze raz spróbuję, więc pamiętamy, pierwsza niedziela Wielkiego Postu, wtedy spotkaliśmy Chrystusa, który wzywa do walki z pokusą, takiej walki skutecznej. Potem mieliśmy drugą niedzielę, druga niedziela to był Chrystus przemieniony, właśnie Chrystus wzywał nas do przemiany, żebyśmy się przemieniali, przemieniani na lepsze, żeby ta przemiana nie była tylko emocją, jak to przeżyli apostołowie, zwłaszcza święty Piotr, ale żeby to była postawa, żeby to nie był zachwyt, żeby to nie było takie och i ach, ale żeby to była nasza codzienność, właśnie ta przemiana nie tylko w Wielkim Poście, ale w naszym życiu, oczywiście w Wielkim Poście tego bardzo mocno uczymy się. Następnie, proszę Państwa, była trzecia niedziela, ta niedziela, która ukazała nam ogrodnika, i która miała bardzo ważne przesłanie, więc szansa na nawrócenie, że Pan Bóg nie chce śmierci grzesznika, grzesznicy, ale chce, żeby nawrócił się i żył. To właśnie drzewo figowe było przykładem takiej właśnie szansy. Panie, pozwól, ja to drzewo jeszcze okopię, podleję, bardziej się zatroszczę o to drzewo, a może wyda owoce. Pan Bóg nie chce, jeszcze raz podkreślam, śmierci grzesznika. I proszę Państwa, niedziela ubiegła, a więc to niedziela czwarta, wtedy właśnie Syn Marnotrawny stanął przed nami i ten Syn ukazał nam właśnie Boga Ojca,
Boga Ojca, który czeka, który wygląda, który nie odrzuca, że on źle zrobił, to już paszał won, przepraszam za to określenie, ale wróć synu, wróć z daleka, wróć synu, Ojciec czeka, wróć jeszcze czas, nie zwlekaj, jak długo jeszcze każesz czekać. To była niedziela ubiegła właśnie, to czekanie aż do skutku, to czekanie pełne cierpliwości, pełne tej cierpliwości takiej w sensie cnoty. Chrystus czeka na nas, Chrystus nas nie odrzuca, Chrystus nas nie przepędza, ale otwiera swoje serce. To serce wciąż jest zawsze otwarte, wciąż jest sercem kochającym, tą właśnie miłością przebaczającą. No i dzisiejsza niedziela, piąta niedziela, posłuchajmy fragmentu Ewangelii. To jest właśnie Ewangelia na temat jawno grzesznicy. Jezus, przepraszam, według świętego Jana, Jezus udał się na Górę Oliwną, obrzasku, zjawił się znowu na świątyni, cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją na środku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę pochwycono na cudzołóstwie, prawie Mojżesz nakazał takie kamienować, a co ty powiesz? Mówiąc to, wystawiali go na próbę, aby go oskarżyć, lecz on, schyliwszy się, pisał palcem na ziemi, a gdy w dalszym ciągu pytali go, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy w nią rzuci kamień. I powtórzywszy, schyliwszy się, znowu pisał na ziemi. Gdy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta. Wówczas Jezus podniósł się, rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt ciebie nie potępi. Ona odrzekła: Nikt, Panie, ja ciebie też nie potępiam. Odtąd już nie grzesz więcej. Idź i odtąd już nie grzesz więcej. Zobaczmy, ta kobieta jawno grzesznica jest przykładem tego, że Chrystus nie potępia nikogo, żebyśmy nie wiadomo jak mocno zgrzeszyli, żebyśmy nie wiadomo jak mocno upadli w zło, to wciąż mamy szansę. Wciąż mamy szansę. Ludzie te szanse nam odbierają. Zobaczmy, ci faryzeusze, ci uczeni w piśmie, którzy przyprowadzili do Jezusa tę kobietę, oni chcieli ją ukamienować, bo takie było prawo. Ale Jezus, zobaczmy, jak ich zakasował, że tak powiem, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy w nią rzuci kamień. Oczywiście stanęli w prawdzie, zobaczyli, że wcale oni nie są lepsi od niej, że może są nawet gorsi, że może nawet razem z nią grzeszyli, może nawet za ten grzech płacili jej. Odeszli zawstydzeni, odeszli też w jakiś sposób poniżeni. Pozostał on i pozostała ona: Niewiasto, nikt ciebie nie potępił, nikt, Panie, ja ciebie też nie potępiam, kochani. Pan już nas nie potępia, mimo naszych słabości, mimo naszych grzechów, mimo naszych upadków, ale czeka, daje nam szansę, mówi nam o tym, co właśnie dzisiaj mówi dzisiejsza Ewangelia, którą przed chwilą wysłuchaliśmy. Korzystajmy z tego wielkiego daru, daru przebaczenia, daru miłości i daru szansy. Ten czas Wielkiego Postu jest właśnie takim czasem, który takim darem serwuje, który taki dar proponuje, a my zechciejmy wyciągnąć nasze dłonie i otworzyć nasze serca i stanąć w prawdzie, jak faryzeusze. Stanąć w prawdzie, bez względu na to, jaka ta prawda jest, czy bolesna, czy niebolesna, ale oby to była prawda, byśmy umieli właśnie spojrzeć nie tylko na innych, że to on jest winien, ona jest winna, ja też jestem winien, moja wina, bardzo wielka wina. Czas Wielkiego Postu, który biega końca, niech będzie właśnie takim czasem, który będzie coraz bardziej pozwalał nam na to, byśmy przyznawali się do tego zła, które popełniamy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego najlepszego na nowy, rozpoczynający się tydzień, miesiąc, kwiecień i oczywiście zbliżający się koniec Wielkiego Postu. Zostańcie z Bogiem.